Dobry wieczór Państwu, Mirosław Arak z przedgmachu Telewizji Polskiej w Warszawie. Znajdujemy się zaraz bezpośrednio po edycji programu Studio Polska, tak? Tak. Proszę powiedzieć, co się działo. Czy dostał Pan głos? Nie dostałem głosu i tu właśnie jest problem, że ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski, nie dostają nawet po 2-3 minuty głosu. Tylko jedne i te same osoby. To nie jest Studio Polska, tylko Studio Ustawka. Można zobaczyć, bo ja mam na zdjęciach, jak wszystkie miejsca są wyznaczone wcześniej po imieniu i po nazwisku, kto ma gdzie siedzieć. No ja dziś chciał poruszyć poważną sprawę, bo się mówiło na temat sędziów. Ja mam tu 10 sędziów, prokuratorów 3, którzy powinni już dawno nie pracować w swoim zawodzie. Powinni być zwolnieni. To są niegodni sędziowie. No proszę Państwa, jeżeli sędzia mówi, że na tej przyczepie jest 19 sztuk i prokurator tak twierdzi, a na tym zdjęciu jest 32 sztuki, to coś jest nie fair. I nie wiem, kto się za tym kryje, że ja nie dostaję głosu. Ja już drugi tydzień, dziś jest 2 tygodnie, jak stoję przed Pałacem Prezydenckim. Jak pikietuję, śpię w samochodzie. Nikogo to nie obchodzi. My nie mamy rządu polskiego. Ten rząd nie interesuje się Polakami. Ten rząd ma co innego do zrobienia. Zniszczyć naród polski. Dzisiaj ważną sprawę podjął poseł Sachajko na temat rolnictwa. Włosy się na głowie jeżą, gdy się dowiaduje, że korporacje amerykańskie stawiają fermy na 50 i na wiele więcej tysięcy sztuk trzody chlewnej, a ostatnia jest walka o to, bo chcą postawić tuczarnię na 240 tysięcy sztuk trzody chlewnej. To jest bomba ekologiczna, to jest zagłada co najmniej z 300 tysięcy gospodarstw rolnych. I tu rolnicy muszą dobrze zrozumieć, nie iść na żadne układy z takimi korporacjami, z takimi firmami, bo inaczej to zniszczą całkowicie nas Polaków, bo kto będzie miał chleb, ten będzie miał i władzę. I tu apel do nas wszystkich Polaków, stanijmy razem murem i sprzeciwmy się temu rządowi i temu prezydentowi. No jeżeli, proszę Państwa, ja stoję 2 tygodnie na mrozie, na deszczu i nikt tego nie widzi, nie interesuje się tym wszystkim, to znaczy, że ten prezydent to nie jest prezydent dla narodu polskiego. Jeżeli ten prezydent świeci w dzień Haduka, świecznik Haduka, to znaczy, że dla niego Żyd jest ważniejszy niż naród polski. Panie prezydencie, wiesz pan, że za zdradę narodu to jest okropna kara i niech pan zmieni bieg sytuacji, niech pan nie wprowadza nam okupantów do kraju, bo ci okupanci, którzy przychodzą, pokazują pazury. Chcą zawładnąć ziemią polską i polskim bogactwem. To są najwięksi zbrodniarze świata po Hitlerze i Stalinie. Wymordowali niewinne ludzie w Wietnamie, w Kambodży, w Afganistanie, w Jugosławii, wywożąc przez to ich bogactwa mineralne. Tak samo i tu chcą wejść. To nie jest po prostu, że oni chcą przeszkodzić, że Putin nam zagraża. To są bzdury. Oni wiedzą, że na północy są największe złoża tytanu w tym kraju, w naszym kraju. A tytan jest potrzebny do budowy rakiet i samolotów. Więc o co im chodzi? Znów w środku baz będzie wydobycie bogactw naszych i nikt o tym nie będzie wiedział. Panie prezydencie, nie być pan zdrajcą narodu polskiego, bo za to jest kara i myślę, że spotka pana najcięższa kara. Stracisz pan to, co masz pan najcenniejszego. Do narodu polskiego sprzed telewizji polskiej, fałszywej, cenzurowanej, bo
dawniej była cenzura, ale dziś jest gorszy od cenzury wydawca. I mówi rolnik polski, który parę razy pikietował przed Pałacem Prezydenckim, a obecnie stoi dzień i noc śpiąc w samochodzie. Polacy, zjednoczmy się i nie dajmy zaprzepaścić po prostu naszej szansy. Nie dajmy się, by nasze dzieci i wnuki coś po nas miały. Wszystkim życzę w tym nowym roku dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Szczęść Wam Boże! Szanowni Państwo, spod gmachu Telewizji Polskiej mówi dla Państwa pan Włodzimierz Knurowski, rolnik, który od wielu, wielu lat walczy z tym systemem, aby odzyskać to, co zostało mu odebrane i zniszczone. Ja ze swojej strony chciałbym tylko dodać, że byłem dzisiaj świadkiem tego, co naprawdę rzeczywiście dzieje się w Telewizji Polskiej, a w szczególności w Studio Polska, i muszę powiedzieć, że byłem niesamowicie rozczarowany. Wielokrotnie próbowałem, bardzo grzecznie oczywiście, podnosząc rękę, sygnalizować, tak, że chciałem cokolwiek powiedzieć. Niestety nie zwracało no, nie tyle na mnie co uwagi, co po prostu nie chciano, abym wypowiedział się na te tematy, które chciałbym rzeczywiście tam poruszyć. Ba, mało tego, poruszane są tematy zastępcze, tematy, które w gruncie rzeczy nie mają tak, prawdę mówiąc, wiele nam dzisiaj do powiedzenia, bo my doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że tak sędziowie, jak i prokuratorzy bądź komornicy, po prostu wszyscy są w zorganizowanej grupie przestępczej i często gęsto współpracują jeszcze z policją, z politykami, tak, i z wszystkimi innymi oraz z tymi, znaczy się, instytucjami, które na przykład zajmują się handlem dziećmi i temu podobne. Teraz wprowadzają nam jeszcze technologię nową, czyli 5G, które strasznie, rzeczywiście strasznie, bo obejrzałem filmy, obejrzałem dokument, który pokazał mi wyraźnie, jak rzeczywiście wyniszcza ta sieć nasze organizmy, ale nie tylko nasze organizmy, organizmy zwierząt, ptaków, ale również i roślin. Także, szanowni Państwo, jesteśmy teraz w czasie, kiedy tak zwani politycy za namową lobbystów oraz innych korporacji będą nie tylko mordowali ludzi, ale będą niszczyli definitywnie świat, będą prowadzili naszą kochaną ziemię do zagłady, i czas najwyższy, abyśmy powiedzieli temu stop. Czas najwyższy, aby ci ludzie przestali decydować za nas, o nas, i czas najwyższy, abyśmy to my zaczęli decydować o naszej ziemi, tylko i wyłącznie naszej ziemi, i zadbali o to, abyśmy rozwijali się należycie, tak jak w gruncie rzeczy technika nam na to pozwala, czyli technika XXI wieku, abyśmy nie niszczyli naszego środowiska i aby człowiek mógł rzeczywiście być człowiekiem. Spod gmachu Telewizji Polskiej dla Państwa mówi Mirosław Arak. Dziękuję Państwu serdecznie. Dobrej nocy. Dobrej nocy.